Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maciek, to jest The Elder Scrolls 3 Morrowind. Zresztą ponownie. Zawsze mam taką tendencję do mówienia ponownie. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak mi się utarło. Jesteśmy teraz w Balmorze. Balmora Balmorom, ale my dzisiaj w Balmorze nie mamy za wiele do roboty, także najpierw ruszymy do Aldrun, dlatego że chcę wam coś pokazać. I do tego będziemy musieli się chwilę zdrzemnąć, dlatego że tego nie da się zrobić w nocy. Chcę wam pokazać, no bo oczywiście jak to zwykle bywa, jest pewien progres w stosunku do tego, co było wcześniej. Jak widzicie, wyglądam już nieco inaczej. Mam inny pancerz, nawet już pojawiłem się u mnie części pancerza ebonowego, jak na razie jest to pancerz dwemerowy. Tak, to jest pancerz dwemerowy z Morrowinda. Dla tych ludzi, którzy grają w Obliviona albo Skyrima, to może być nieco, no, pewnym zaskoczeniem, dlatego że no wygląda to całkowicie inaczej, wygląda to bardziej jak części robota i ten pancerz chyba właściwie jest częściami robota, nie jest takim zwykłym pancerzem. Ale, bo w kolejnych oczywiście częściach test już pojawiały się zwykłe krasnoludzkie czy dwemerowe pancerze i były zresztą całkiem fajnym, ciężkim pancerzem. Tak jest też tutaj, jest to dosyć mocny pancerz, dużo mocniejszy od tego, co miałem wcześniej, ale już powoli kompletuję części ebonowego setu tych, no, na jako właśnie moją kolejną zbroję. Ale to akurat nie jest temat dzisiejszego odcinka. Progres progresem. Chcę wam pokazać też to, co udało mi się osiągnąć. Czy my dobrą, więc tu idziemy w dobrą. To, co udało mi się osiągnąć głównie dzięki właśnie kolejnym misjom w Rodzie Radoran. Widzicie, tu już byłem i zabiłem skrzekacze. Tutaj maltretowałem te skrzekacze, dlatego że musiałem koniecznie nabić wyższy level w walce mieczem. A, miecz też się zmienił, mam już ebonowe ostrze. Jakieś takie, znaczy nie jest to ten miecz ebonowy. Już nie wiem, chyba ebonowego ostrza tego artefaktu jest czy nie jest, nie pamiętam czy jest czy nie jest w Morrowindzie. Jest tutaj też sporo dedycznych artefaktów, jak na przykład Gwiazda Azury. Jest artefakt Shiogorata, ale nie do końca pamiętam jaki. No nieważne, w każdym razie jest tutaj trochę tych artefaktów, poproszę Alit. No cóż, walka z Alitem nie jest już szczególnie wymagająca. O, Kaguti to już jest większy problem, aczkolwiek też niewielki. Dobra. No cóż, jak widzicie, niektóre zwierzęta są podpisane jako diseased. To znaczy, że są chore. Kaguti akurat i skrzekacz są zdrowe. Ale Alit jest chory, na jakąś tam pospolitą chorobę, którą można uleczyć. W Morrowindzie jest całkiem sporo tych chorób. One się dzielą na dwie kategorie. Jest zaraza i jest zwykła choroba, tutaj proszę, agresywny guar. Jest zaraza, jest zwykła choroba i się leczy innymi rzeczami. Są jakby osobne podki na uleczenie tego typu chorób i osobne na tego drugiego. Także sami widzicie, a tam jak widać jest pewna budowla. Tylko zmaltretuję tego skrzekacza. Strasznie dużo się tutaj zwierzyny mnoży i to bardzo często. Tego mi właśnie brakowało w Gothiku, porównując go do Morrowinda, że w Gothiku zabijałeś te stwory, one się już nigdy więcej nie pojawiały w tym miejscu. No chyba, że przychodziłeś do kolejnego rozdziału, wtedy automatycznie się te wszystkie stwory respiły. I właśnie ten respawn taki nieautomatyczny był troszeczkę irytujący, nie można było na przykład polować i tak dalej. A tutaj z kolei jak najbardziej polować można. Okej, okay, to jest posiadłość, która się nazywa Indaris Manor. To jest posiadłość moja, którą wybudowałem sobie tutaj w związku z moim członkostwem w Rodzie Redoran. To jest na przykład Hetman Guls, który zajmuje się tym miejscem pod moją nieobecność oczywiście. Czyli właściwie przez cały czas, bo ja to rzadko docieram. To jest, no to jest jakiś człowieczek. A ja chciałem wam pokazać całą posiadłość. Sama posiadłość jest dosyć ciekawa. Jest w redorańskim stylu, jak najbardziej zrobiona. Także tym, którzy lubią tego typu klimaty, może się spodobać. No ja przepadam, szczerze powiedziawszy, dużo bardziej dużo bardziej lubię po prostu tą architekturę chlalu, bo jest taka bardziej cesarska, bardziej taka zwyczajna. To proszę, jaka ładna kobitka, obróć się. Zobaczcie, to jest efekt moda Better Heads, który troszkę zmienia te twarze, bo dunerki raczej nie są ładne. No ta zaskakująco jest ładna, całkiem, także, no cóż, to jest ebonowa tarcza. Dobra, to jest właściwie ta posiadłość, to jest taka jadalnia, tu się schodzi, tu jest sypialnia, strasznie dużo ludzi jest generalnie w tej posiadłości. Byłem sam zaskoczony, że w porównaniu do posiadłości chlalu jest tu tak masakrycznie dużo ludzi, bo ja już, bo nie pamiętam kiedy grałem w Rodzie Radoran, już wszystko pozapominałem właściwie. No i automatycznie dostaję takie podstawowe wyposażenie, a nawet kufer, który jest zamknięty, to jest moja posesja, a kufer jest zamknięty i zabezpieczony nawet pułapką, także dosyć śmiesznie. No ale jest jak jest. Oprócz tego mam taki mały stoliczek, właśnie jest takie duże łoże.
jakieś urny i do tego tutaj właśnie leży ten ebonowy miecz, w związku z czym odłożyłem ten swój obecny Nordic Claymore. Są też jakieś ebonowe shurikeny, takie dosyć drogie właściwie, są strzały ebonowe, także dosyć ciekawie. Oprócz tego były te dwie takie książki, które dawały mi umiejętności, jakieś tam pojemniki. No i tak wygląda mniej więcej posiadłość w wersji podstawowej. Posiadłość można rozbudowywać i efekty myślę tej, nie wiem czy pokazywać wam, być może pokażę wam, jeżeli uda mi się to zrobić. Efekty tego rozbudowywania będę wam pokazywał w kolejnych odcinkach. Oczywiście dojdą mury, jak to zazwyczaj bywa, dojdą jakieś budynki dodatkowe, tak to właśnie jest w Morrowindzie robione. A my tymczasem, tam trzy Ality siedzą, my tymczasem wrócimy się do... nie wiem, czy szybciej jest dotrzeć teraz do Margan, czy do Aldrun. Chyba do Aldrun, przy okazji ją troszeczkę popowiadam. A teraz udajemy się do Vivek, dlatego że ktoś zasugerował w komentarzach, żeby wejść do środka Vivek i próbować się z Vivek wydostać bez mapy. O ile nie uważam, że to jest jakieś szczególne wyzwanie dla osoby, która po tym Vivek troszeczkę już się nabiegała, ale za to jest to idealna okazja na to, żeby pokazać wam Vivek i troszeczkę poobjaśniać, jak to miasto jest skonstruowane, dlaczego tak, kto nim rządzi i tak dalej, i tak dalej. To jest też dosyć ciekawa sprawa, dlatego że Vivek jest właściwie największym miastem całej wyspy w Vardenfell, no nie powiem całego Morrowind, ale na pewno całej wyspy w Vardenfell, i trzeba przyznać, że jest całkiem ładnym miastem, niekoniecznie wygodnym w transporcie, chociaż trzeba przyznać, że przez jego wielkość twórcy gry zorganizowali transport pomiędzy tymi kantonami, zresztą sami zobaczycie, za pomocą łódek. I to jest stosunkowo wygodne, a czyżbyś był chory, nie jesteś tylko dziki. I te łódki, no właśnie, są takim dosyć fajnym i wygodnym transportem, chociaż miałem wrażenie ostatnio pływając tymi łódkami, że nie wszędzie one docierają, nie do każdej dzielnicy, bo starałem się usilnie dotrzeć do dzielnicy rodu Redoran, nie udało mi się. Także, no, nie wiem, nie rozumiem tego, musiałem się przejść na piechtę, no ale cóż. Zaraz zresztą sami będziecie mieli tę okazję zobaczyć, jak tylko ja dojdę do łazika i przetransportuję się do miasta przez Balmorę, dlatego że trzeba się najpierw niestety udać do Balmory. Nie ma bezpośredniego transportu do Vivek, dlatego trzeba właśnie tak zrobić. Vivek jest w polskiej wersji przetłumaczone na Vivek zakończone literą K. Jakoś tak wizualnie bardziej nie pasuje Vivek zakończone literą K. Właściwie to nie wiem dlaczego. Okej, jeszcze się przekimamy, dlatego że jest za późna godzina, ja chcę wam pokazywać to miasto, w związku z czym no, jest to jakaś forma zwiedzania, więc musi być dosyć jasno. No, jest jasno, zobaczcie. Dzięki temu modowi, dzięki temu overhaulowi, który wgrałem, ta okolica jest strasznie, strasznie fajna i malownicza. Warto, dlatego że to właściwie jest takie puste, jednokolorowe pustkowie, jeżeli się nie ma tego dodatku. No i wiadomo, ci, którzy darzą tą grę ogromnym sentymentem, być może będą chcieli zostać przy tamtej poprzedniej grafice, ale dla mnie, mimo tego, że jestem ogromnym fanem tej gry i spędziłem przy niej naprawdę tysiące godzin, to ta modyfikacja w ogóle mi nie przeszkadza. Jest bardzo fajnie zrealizowana, jest bardzo klimatyczna. Tak samo jak zresztą te tekstury i tak dalej, to wszystko jest efektem modyfikacji. No i tutaj widzicie Devasa Irano, który jest właśnie tym takim kolesiem, który transportuje łódką. Oni mają takie śmieszne kapelusiki, to jest ich taki element rozpoznawczy. Kapelusiku chyba się nie da zabrać, jak się go zabija, chociaż właściwie nie przypominam sobie, czy kiedykolwiek próbowałem go zabić. Więc nie wiem, nie obiecuję. Możemy nawet spróbować. Dlaczegoż by nie? Teraz zobaczymy, czy taki kapelusik da się zyskać. Okej, czy ty ten kapelusik oddajesz? A nie, oddaję. Dobra, to wczytamy grę. W takim razie, jeżeli oddaję, to w porządku. To jeżeli ktoś bardzo chce, to może sobie śmiało przygarnąć taki kapelusik, ale z drugiej strony wtedy rezygnuje automatycznie z transportu. Takiego kapelusika chyba nie da się nigdzie zdobyć, a przynajmniej nie zauważyłem tego. Chociaż wiadomo, że nie wszystkie rzeczy się o grze wie. Dobra, więc tak, to miejsce, ten kanton, w którym jesteśmy, zobaczcie, to jest złożone z takich kantonów otoczonych wodą. One się unoszą na wodzie albo są... Nie, chyba się nie unoszą, one są po prostu wbudowane w dno. No, moglibyśmy to sprawić, ale nie chcemy się tam włazić. W każdym razie, całe miasto zbudowane jest z takich kantonów. Tych kantonów jest całkiem sporo. Zaraz wam pokażę, zobaczcie. To są te kantony. Każdy z tych kantonów jest oznaczony jakby osobnym kwadracikiem na miasto. Dla porównania, to jest Vivek i Ebonheart. Tutaj jest Ebonheart, tutaj jest Vivek. Te dwa kwadraciki należą do Ebonheart. A tutaj na przykład jest Seydanin, czyli ta lokacja początkowa. Tutaj jest Balmora, tylko cztery kwadraciki. Aldrun, nawet jeszcze mniej, trzy kwadraciki. Tutaj miasto Telvanni, główne, które ma dwa kwadraciki.
Także jak widzicie, Vivek jest ogromnym, ogromnym miastem i jest bardzo bogatym miastem pod względem ilości kupców, pod względem zróżnicowania i tak dalej, i tak dalej. Tam więcej, gdzie jesteśmy, to jest dzielnica przybyszów, czyli Foreign Quarter. W tej dzielnicy są na przykład siedziby gildii magów i tak dalej, czyli takie jak najbardziej pospolite elementy całego miasta. Właściwie to na podstawie... to jest Skarabeusz, czyli właściwie, nie wiem, Redoran. To jest część redorańska, Skarabeusz chyba jest ich godłem. Też nie mam pewności, mam nadzieję, że tak i że tutaj was nie przekłamuję. Jak widzicie, każdy właśnie z tym kantonem ma swoje godło, ma taką flagę. Jakby wieszony taki baner, informujący o tym, jaka to jest dzielnica. No, tam jest dzielnica Chlalu, chyba. Dobrze pamiętam? Tak, tam jest dzielnica Chlalu. Dlatego, że oni mają takie, taką właśnie wagę jako godło, bo są oczywiście kupcami, nie? Dobra, w każdym razie, pokażę wam na podstawie właściwie tego kantonu Redoran, jak wygląda sam taki właśnie, taki budynek, co jest w środku i tak dalej. Wchodzi się do niego za pomocą takich ramp. Wchodzi się właśnie w ten sposób na te rampy i jesteśmy automatycznie na jakby pierwszym piętrze. To jest pierwsze piętro, jeszcze jest drugie piętro. Jak widzicie, nie ma to żadnego zejścia takiego bezpośredniego. A tutaj mamy wejście do samego kantonu Redoran Wasteworks. To jest ten podstawowy poziom. Jest jeszcze, są jeszcze kanały i podziemia. Jest dosyć ciemno niestety. No nic, w każdym razie no jak widzicie, tutaj są podstawowe rzeczy, czyli kupcy jak zwykle, kowale i tak dalej, i tak dalej. To się jakoś szczególnie nie różni. W każdym kantonie jest też pewna karczma. W tych karczmach, w ogóle tam jest, to jest kopalnia tych questów. Tu macie karczmę, Flowers of Gold. Kwiaty złote, albo kwiaty złota. Słuchajcie nawet... Fajny motyw, słychać nawet dźwięk tam, ludzi, którzy się bawią. Karczma nie jest niczym szczególnym, także nie ma nawet co tam zaglądać. Zacznijmy może od dołu. Tu jest z kolei zejście do takiego niższego poziomu, taki jakby ogródek minimalny. Tutaj jest najczęściej właśnie... Tu jest akurat... o, zawsze jest taki kaplica świątynia, świątynia, tego szukałem. Znaczy prawie zawsze chyba, chociaż nie jestem pewien. No i to jest właśnie takie miejsce, gdzie tam można się pomodlić. Jest kapliczka do trójcy. Jak widzicie, z Vivekiem nawet się pomodlimy, żeby przyjąć Almsivir Restoration, dlatego że to jest takie błogosławieństwo, które pozwala jakby zregenerować wszystkie statystyki, dlatego że czasami podczas walki niektóre czary i niektóre uderzenia zabierają nam ileś punktów, na przykład od siły i tak dalej. W związku z tym to jest, warto to sobie regenerować. Oni to zabierają jakby tak na mini prawie stale, w sensie, że można to jakby uleczyć, ale to nie regeneruje się samo. Okej, okay, a to są kanały z kolei. Kanały, które właściwie nie są jakoś szczególnie groźnym miejscem. Najczęściej są bezpieczne, łażą tutaj ordynatorzy, którzy... tak zwani strażnicy świątyni z maskami rodu Indoril i ze strojem rodu Indoril. Są też takie kapliczki właśnie kościane, popielne. Jest tu strasznie ciemno, wybaczcie, może ja wyjmę jakąś pochodnię, bo akurat mam taki osprzęt. Dobra. No i tak to wygląda. Często też w kanałach zdarzają się jakieś sklepy. Akurat w tej części rodu Redoran nie ma sklepów. Jest tylko krypta zmarłych z rodu Redoran. Ci, którzy chcą, żeby zostali pochowani właśnie w Vivek, mają taką możliwość. A to jest Underworks, czyli te podziemia. Nie będę tutaj za bardzo biegał, bo tutaj jest dosyć niebezpiecznie i tutaj właściwie nic do cholery nie widać. To jest taki zwykły kanał. Ciężko nawet jest cokolwiek tutaj zobaczyć, pewnie nawet z waszej perspektywy. Nie ma to nawet co patrzeć. To jest taki zwykły kanał, w którym mnóstwo szczurów biega, jest dosyć nieciekawie i stamtąd właśnie wylewa się woda do oceanu z tymi wszystkimi czystościami z mieszkań. Okej, okay, pochodnie możemy już schować. Torcz. Teraz na szczęście mam jednoręczny miecz, który rekompensuje mi trochę to, że mogę, znaczy, bo wcześniej miałem dwuręczny i nie mogłem trzymać w tym samym czasie pochodni i miecza. Teraz już jestem w stanie to robić, także to jest jakiś plus. Okej, drugie miejsce, które jest druga jakby bardziej, no może nie bardziej, ale równie istotna część takiej dzielnicy, to jest wyjdziemy tędy, to jest hop, o, to jest to najwyższe piętro, o takie coś.
które jest placem. Zaraz wam pokażę. Rodoran Plaza. To jest taki plac na samej górze, gdzie zamieszkują najczęściej go najbogatsze rody. Tutaj jest, widzicie, skarbiec rodu Redoran, Vivek. Dla takich jakichś super chętnych oczywiście można go obrabować. Jest posiadłość, widzicie, jest tutaj mnóstwo takich posiadłości właśnie, tak jakby takie domki w domku. Wybudowane pośród Sarenów, tam była Dralenów, tutaj jest też Sarenów, bo oni mają dwa wejścia do chaty. Także jak widzicie, ci bogatsi mieszkańcy mogą sobie pozwolić na właśnie zakupienie takiej posiadłości. Oczywiście my nie mamy takiej opcji, w całym Vivek nie wydaje mi się, żeby mógł kupić jakikolwiek domek. Ale zawsze można oczywiście tradycyjną metodą to rozwiązać, czyli zaklepać właściciela i powiedzieć mu dobranoc. Okej, a jeżeli chodzi jeszcze o dzielnicę Przybyszów. Dzielnica Przybyszów, no właśnie mogłem to na dzielnicy Przybyszów pokazywać konstrukcję tych kantonów. Dlatego, że dzielnica Przybyszów ma jeszcze, oprócz pierwszego piętra, ma jeszcze drugie piętro i dopiero plażę. Znaczy plazę, plac. No niestety w każdych innych dzielnicach to tak nie działa. Okej, to jest jedna z dwóch dzielnic, które są przeznaczone dla biedoty. To jest dzielnica Świętego Dylena, a to jest dzielnica Świętego Olmsa. Tak zresztą widać. St. Dylan Canton, a tam jest właśnie Święty Olms. I właśnie ich jakby takie posągi figurują, o tutaj jest Dylan, a tu jest Olms, nad kantonami. A sam kanton jest właśnie stworzony tylko i wyłącznie dla biedy. No oprócz oczywiście tych wyższych warstw, w których no mieszkają ci chyba nieco bogatsi, chociaż też nie mam pewności. Nie, znaczy jak widzicie te, tak jak zapomniałem właściwie o tym powiedzieć, te dzielnice przepraszam, pomińmy to, nic nie będę mówił, nieważne. W każdym razie okej. W każdym razie dzielnica Świętego Dylena na przykład jest siedzibą różnych cechów. Cechów szklarskich, garbarskich i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są te wszystkie miejsca, gdzie wydawane są te pozwolenia, powiedzmy pseudo, na wykonanie zawodu w garbarza i tak dalej, i tak dalej. Także oprócz tego, że te dzielnice są właśnie takimi dzielnicami biedoty, są też dzielnicami robotniczymi. Są w nich oczywiście takie mini świątynie, są kaplice. Także wszystko jest, myślę, dosyć ciekawe. A to jest jedna z najważniejszych, a jeszcze tak dla uzupełnienia, pokażę wam tą mapę. Każdy kwadracik to jest inna dzielnica, jak widzicie jest tu dzielnica Telvani. Jest arena, którą wam pokażę za chwileczkę, to jest chyba tamta dzielnica. Zaraz wam pokażę, arena to jest zbudowana dzielnica właściwie tylko dla takich wydarzeń publicznych. Ona wygląda nieco inaczej. Jak widzicie tędy, czekajcie, jakby to rozwiązać. Pójdziemy właściwie w ten sposób, bo nie trzeba właściwie wchodzić do środka, żeby dostać się do tych wielkich wrót plazy. One są jakby po drugiej stronie. A i oprócz tego czasami na przykład w dzielnicy Świętego Dylena tutaj są mieszkania, są drzwi do mieszkań. Zwyczajne mieszkania porobione właśnie na tym drugim piętrze i też na parterze. Na przykład tam widać takie mieszkanie chyba. Okej. A to jest arena. Zaraz wam pokażę, jak wygląda arena. To jest sama arena. Na dole jeszcze na tych niższych piętach są oczywiście klatki dla tych, dla gladiatorów i tak dalej. Jakieś tam pola, zwyczajna arena. Właściwie bez jakichś wielkich kibiców. Siedzą tutaj ludzie i oglądają, jak inni się klepią. Taka dzielnica rozrywkowa, właściwie nieoskryptowana niestety w grze. I nie ma ona żadnej użyteczności, ale jest takim elementem, znaczy ma przez wieczy czy misje. Jest parę takich misji, które wymagają użycia tej areny, dlatego że się z kimś na tej arenie pojedynkujesz o honor. Także to są właściwie jedyne momenty, kiedy takie dzielnice są używane, znaczy ta dzielnica konkretna. A poza, znaczy od razu za naszymi dzielnicami Świętego Olmsa, którzy się ładnie pokłaniają w stronę jednej słusznej drogi, jest, ja zeskoczę na dół, bo mam dosyć wysoką akrobatykę, więc to mi nie zaszkodzi. O, zobaczcie. Okej. A pomiędzy tymi jakby dzielnicami jest stróżka wody, która płynie prosto w stronę jednej z najważniejszych, a wydaje mi się, że nawet najważniejszej dzielnicy w całym mieście. Jest to dzielnica Świątynna. I dzielnica Świątynna składa się z... nie wiem, jak oni to dokładnie nazwali. Jest tutaj, to się nazywa... są takie dwie hale jakby. W jednej swoją siedzibę mają kapłani, w drugiej mają ordynatorzy, ci strażnicy świątyni. Na przykład tutaj jest właśnie ta hala sprawiedliwości, tutaj mają swoją siedzibę strażnicy świątyni, jest tu ich przywódca i tak dalej. A tutaj właśnie jest ta hala jakby mądrości, w której swoją siedzibę mają wszyscy kapłani.
jeżeli dobrze mi się kojarzy. I jest tam też biblioteka. No, a to jest na przykład przykładowa kapłanka, chociaż ona nas nie interesuje. To jest księżyc Bardu albo Bardar, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie jak to nazwa się, jak to szło tam, gdzieś napiszę to w jakiejś anotacji. Jest to księżyc, który spowodował, o tam widać Ebonheart, jest to księżyc, który spowodował katastrofę za czasów The Elder Scrolls 5, a właściwie krótko przed tymi czasami. Spowodował katastrofę, mianowicie historia się z nim wiąże taka, że Vivek, którego posągi właściwie dwa widać tutaj, jak walczy ze Skarabeuszem oraz jak się unosi nad niebem, znaczy nad ziemią, właściwie z niewiadomych powodów. O, zobaczcie, to jest Vivek, chociaż nie widać tego za dobrze, może tam będzie lepiej widać. Podejdźmy. Jak w ogóle z czasem stoimy, tylko zerknę, bo warto jest znać jakby ramy czasowe. Już 20 minut, przepraszam, że tak długo. To ja tylko jeszcze zerknę, tu jest Vivek. O Boże, strasznie go przedstawili. A to jest właśnie ten księżyc, który w dużym skrócie legenda jest taka, że Siegorat oszukał ten księżyc i namówił go, żeby on uderzył w Vivek, dlatego że był zazdrosny, nie tyle zazdrosny, co nie chciał, żeby śmiertelnik taki jak Vivek miał boską moc, którą oni zaczerpnęli ze serca Lorkana. Czyli takiego boga, dłuższa historia. I ten księżyc właśnie leciał w stronę tego miasta, chociaż to wygląda bardziej jak jakaś kometa niż jak księżyc, chociaż właściwie nieważne, ale Vivek, wiedząc co się dzieje, użył swojej mocy, aby zatrzymać ten księżyc, zawiesił go nad dzielnicą świątynną i uczynił z niego dekanat sprawiedliwości. Nie wiem jak się dokładnie nazywało w wersji polskiej, ale na pewno jest to więzienie. To jest więzienie, z którego nie da się uciec. W środku strażnicy świątyni pilnują tych takich więźniów politycznych, których uwięził Vivek oraz świątynia. Z różnych przyczyn. I to jest ostatni element naszej wyprawy. Mianowicie, już teraz szybciej gadam, żeby tylko zdążyć. Mianowicie pałac Viveka. Nie jesteśmy do niego w stanie wejść. Pod pałacem Viveka ciągną się labirynty Viveka, które są chyba ostatnim elementem podróży. Chociaż może i nie. Na pewno można wejść i można pobiegać. To jest rzekomo labirynt, z którego nie da się wyjść, aczkolwiek nie jest to wcale taka trudna rzecz, dlatego że twórcy nie wywiązali się z tego, co napisali w książkach. No, a to jest ta. To jest kapliczka Viveka i to jest pałac Viveka, który jest zamknięty i zablokowany, także bardzo ciężko jest właściwie się do niego dostać. I będziemy mieli okazję to zrobić dopiero późno w związku z wątkiem głównym. Okej, okay. Ja dostałem błogosławieństwo Viveka w związku z pielgrzymką, a wam dziękuję już za oglądanie. Zobaczymy się, myślę, w przyszłych odcinkach, chociaż kolejnym filmikiem na kanale na pewno nie będzie Morrowind, tylko postaram się wkręcić coś innego, żeby nie zanudzać was za bardzo jednym tematem przez dłuższy czas, chociaż jestem pewien, że coś z Morrowinda na pewno się jeszcze pojawi, oraz postaram się wrzucić coś z Dragonborna na pewno, żeby kontynuować też taką opowieść o lore, chociaż dosyć chaotyczną, ale myślę, że grunczę po polsku, bo są takie opowieści, które są bardzo detaliczne i bardzo fajne, ale niestety nie są w języku polskim. Być może kiedyś, nie wiem, zachce mi się zrobić coś takiego i będę miał czas na taką faktycznie fajnie, profesjonalnie obrobioną opowieść o lore, ale myślę, że to jest jeszcze nie ten dzień i nie ta godzina. Tymczasem cóż, dziękuję wam, patrząc na Ebonheart, dosyć fajny widok, tam jest ta statua, nieważne. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa!